Odbiór. 26, zgłaszam. Szefie, z tego co kojarzę, to akurat w danym momencie nie było innej jednostki. Były dwie jednostki na miejscu, my przetransportowaliśmy zatrzymanego, tak jak szef kazał. Dobra, mam dla ciebie ważne pytanie. 2 plus 2 razy 2. Coś długo. 8. Bez odbioru, dziękuję. Szukasz wyspy, na której możesz pograć fajne RP? Na której administracja jest aktywna i można na nią liczyć? Serwera, na którym poziom RP nie jest na dnie i nie jest to RDM. Gdzie możesz pograć ze znajomymi? Dobrze trafiłeś. Dream Life RP jest właśnie wyspą dla ciebie. Masz ekipę i chciałbyś mieć własną organizację przestępczą? My postaramy się tobie umożliwić fajną rozgrywkę pod względem skryptowym. Chciałbyś się odnaleźć w naszych szeregach? Dream Life RP. Link do Discorda znajdziesz w opisie. W ramach... Dobra. I mam... Okej, okay, to teraz kwestia tego, panowie. Podchodzimy do tego imersyjnie czy nie? Nie. Imersjona... Kurwa, pełną parą. Momencik. No to tu nie ma garażu, ja nie wiem jak tu samochód, kurwa, może się... Dobra, to nie baczyć, ale nic nie wyciągnę. To jebać, dobra, to okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Stanę w jakimś kółku, kurwa, dziwnym, ma do racji. Momencik. O, widzę przez felgi, przez fugi, kurwa, w podłodze wychodzą, patrzcie. Taki. Oj, chuj. Tu jeszcze nie byłem. Ta mapa się wczyta akurat. I... Sztuczka. Czadaj. Zapinam pasy i... Kieś, 0, 1, 10. 10, 9? 10, 7, idę srać! Przyjął. Jako już nie ma przeciwnika, chyba tutaj nic nie powiemy. Chwila. Sama ze sobą zrobię. Ale... Kurwa, wkurwiłeś ją! I wy mnie nie znacie jeszcze, Salwa i Joni, nie? Także jakbyście czasami zobaczyli mnie, ale słyszeli zupełnie coś innego, to nie zdziwcie się. I tak wam tylko mówię. Jo. Żeby potem nie było zdziwka. Źle to nie ja, naprawdę. Bo ja czasami lubię sobie, wiesz, przyjąłem sobie nazwisko, nie bez przyczyny. Dlatego, jak usłyszysz bardzo dziwne dźwięki, to wiedz, że to ja. Ale pod przykrywką. O, kurwa. Naprawdę, dla mnie wyginam całą śmiałą, a koki nigdy mnie jest mało. Zostanę królem Julianem narkotykowym. Tak będzie, o. No a to co podawałeś tam panu, to co? Apteczkę pewnie. Nie, no mówię ci, to serio, że nic nie jadłem. To znaczy nic nie podawałem. Chyba naćpany jesteś, co? Nie. Chyba już nie masz niczego przy sobie, co? No nie miałem nic w ogóle przy sobie. No teraz z pewnością. A co toksykologia wskaże? To ci jest, synek? Źle się czuję. Bez mi karetkę. Obudziłem ze śpiączki klinicznej. A skrzydła ci już załatali? Nie, on permanentny, tylko teraz nie widzisz, kurwa. A z moja super moc. Spierdolaj, będę. Śpiączka dalej, kurwa. Wybuch. Paliśmy, na którym będą się zajmowali. Pierwsze co zaczniemy to, że 24, pan Ted Wayne znajduje się tutaj. Panie Wayne, z racji, że jest pan... Panie Wayne, wszystko w porządku? Kwestia tego, czy mi się chce, czy nie. Ale co to było? No, udawaj... A widziałaś? Stara, ale odjebałem, co? A wiesz, hopdar morda długo? A na pewno hopdar morda. Dominacja, kurwa, dominacja! A u mnie? A u mnie? U mnie, dawaj dużo. U mnie chłopak.
A co my tu mamy? Nie miałem takiego jeszcze, daj to pokażę. Ale fajnie się go trzyma. To na znajomy jest? No, znajomy. Bardzo bliski znajomy. Ja, no to w sumie... To o ja pierdolę, co ty zarobisz? To, że tam zobacz. To jest takie terenowe, to nie znaczy, że możesz jeździć tak, no. Nie będzie, że to tam, a spokojnie. Chwa, drogą nie umiesz jeździć? Ja no, muszę stąd wyjechać jakaś przecież. Kizo, dałem ci współwłaściciela i mam nadzieję, że będę widział garaż u te auto, a nie kuźwa gdzieś nie wiadomo gdzie. No jestem cały czas na tchołowniku, ale to będzie w garażu. Dobra. No ja pierdyla, no! Kurara, jasna! Na boki tam trochę. Mnie coś w koszonkach ukuło. W pizdu i wylądował. Prawda was wyzwoli. A skrucha schroni przed śmiercią, kropka. Kurwa znaczy? Nie opowiem. My się na komendę, przebieramy się w stroje patrolowe i powrót do normalnej służby. Jak wsiadaj ze mną. To czarnych czerwonych tych by było, nie? Kurwa, duchy widzę! Siada mi na łeb już chyba, kurwa. No, chyba ja też zauważyłem ducha jakiegoś. Ja pierdolę. Jesiu! Zastanawiałem się ostatnio nad tym i wiesz co ci powiem? Co? Napady z tobą to czysta przyjemność! No, dokładnie. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Nawet policjanci już nas zaczęli ulubić. No widzisz. Mam wrażenie, no, jakby nam odpuszczali. Ja teraz siedzę sobie, wiercę tu. Nikt nie przyjeżdża, mimo że policji w pizdu. Ja wiercę tutaj, teraz się tu nie boję, bo policja zajmuje się konwojem. Wiercę se wiertłem, a jeżdżę pasatem ze spalonym sprzęgłem. Ja ci powiem, że napady najlepsze są tylko z wiesiem, kurwa je! Ja sobie celuję tu do zakładników. Jak w końcu ty mam to robię siku. Szotujcie to, nie? Klipy jak nic. Jest już chyba nasza fanka w ręku klamka. Chyba wychodzimy, kominiarka, dawaj. Ile tam jeszcze? 250 sekund i wychodzimy, kurwa, stąd. 500 tysięcy hajsu będę mieć. Ja będę chyba sobie szedł z tych pieniędzy, które będę miał. A miał, robi kotek na płocie czarny. Plan się nigdy nie jest jakiś fatalny. Wiesiu, negocjuję. Tylko nie ma. A ja już wiertłem, kurwa, siedzi, zajmuje. Za jednego zakładnika poprosimy wolny odjazd, a za dwóch brak Helki, kurwa, w powietrzu. Gdybyśmy mieli czwartego Drakolczatek, byśmy wzięli za głowę jego. Elegancko, co? Tak, mogę robić. Aż mi się przyjemnie stoi. Ej, takie napady to ja też mogę robić. Kurwa. Nie. Co się lampisz, co? Bo twój kolega, bo nie chce mi się tego sprawdzać. No, nie powiem, się nie rozjebię akurat. Nie chodzi o rozjebanie, bo jak go znajdziemy, to twój kolega dostanie dwa razy większego bana. Poszukajcie, co go znajdziecie po prostu. Okej. Prawilny, dobra, Jona, cześć. Pierdolę. No o, ja pierdolę! No co ty robisz, Kizo? No kurwa, skąd ma wiedzieć, że to kamienie są? Kurwa, nie, jedziesz przez środek szarego pola i już dobra. Kurwa, gdzie są kamienie. Jadę po naprawkę, czekajcie tu. W pizdu, z kim ja się na auto złożyłem, no. Już jadę.
Może zepchniemy to na pobocie. Jezus, dobra. Co? Chodź się bić, chodź, chodź, chodź! Taki jesteś? Fikasz, piernej znikasz, nie wierzysz? Piernej leżysz, haha. A nie, nie w tę stronę, sorry! Sorry, przepraszam, panie! Ja chciałem pomóc tylko, sorry, sorry! Sorry, sorry, przepraszam! Ale widzi pan, przepchałem pana, jest jednak moc! Teraz zrobimy normalnym głosem. A dawajcie inny temat, dawajcie słowa na czat! Słowa na czat! Pu, słowa na czat, co to za bit? Słowa tutaj chyba tu na czat. Zrobię ten freestyle jakbym robił tutaj chyba rap. Bo ja przyjechał mój brat, bo ja robię to od lat. A ty pozytywne wibracje z mojego live'a łap. Dobrze ja tutaj wlatuję, Janusz rządzi na dzielnicy. Wszystkie dziewczyny nie chronią chcicy. No pokaż to jak na mnie tutaj chyba dobrze zerka. To widzi w Januszu, widzi bioderka. Janusz ubrany cały na ruszowawo. Janusz w tym stroju trusza się tutaj żwawo. No i powiem ci, że trafia się i fanka. A w Januszach rękach często jest klamka. Dobra, powiem ci, frajerzy tu leżą. Oni często wzrokiem je swoim mierzą. No bo oni niestety, ale nie dorastają. Nie dorastają mi do pie. Janusz tutaj wlatuje, Janusz zbiera kokainę. Janusz wtedy ma bardzo dziwną minę. No bo tak naprawdę Janusz widzów swoich koi. Janusz żadnej mafii kurwa tutaj się nie boi. I Janusz wlatuje, i Janusz celuje. Jak ktoś mu nie pasuje, mówi TPU-je. No bo Janusz mieście całym tutaj rządzi. Janusz i schabowego wam także przyrządzi. Wlatujemy, start będzie tutaj włogi. No bo Paweł opisze temat, to jest tu pierogi. Ja lubię ziomeczku chodzić sobie, to jest marsz. A najlepszy w tych pierogach to grzybowy, to jest twarz. Dobra,